Sobota, drugi dzień października 2021 roku. Przed nami mecz 11. kolejki rozgrywego Mistrzostwo Trzeciej Ligi Grupy Trzeciej ze stadionu Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord w Bielsku-Białej przy startowej 13. Witamy Państwa serdecznie, Tadeusz Paluch i Bogusław Matloch. Tymczasem rzut wolny po faulu Bahajdana Żołnie dla rekordzistów. Tomasz Nowak, wrzutka w pole karne. Podbija tę piłkę do gry Grzegorz Bartczak, najbardziej doświadczony z graczy Zagłębia. Nadal Bielszczanie, Jan Ciuczka. Metr, półtora nad poprzeczką bramki. Dogranie do Muchy. I uderzenie z pierwszej piłki. Problemy jednak z opanowaniem futbolówki przy piłce nadal jednak przyjezdni. Mateusz Kaczmarek w pole karne. Świetne uderzenie i znakomity strzał w długi róg oznaczonego dziewiątką Kamila Niewiadomskiego. W 18 minucie meczu zespół Legnickiej Miedzi, rezerw Legnickiej Miedzi, obejmuje prowadzenie w spotkaniu 1-0. Podkreślić warto doskonałą asystę Kaczmarka, no i to wykończenie. No tak, jak widzimy, zespół z Miedzi nie będzie czekał, aż zawodnicy rekordu wejdą w jakiś rytm grania i próbują wykorzystać chyba ten fakt środowej potyczki pucharowej. No i ten element, oj, teraz mamy błąd zawodnika z Miedzi. Jest szansa na ripostę Bielszczan i oto nie pierwsze takie w tym sezonie dwójkowe zagranie. Dośrodkowuje Kamil Żona, kończy celnym główkowym uderzeniem Jan Ciuczka. Kilkadziesiąt sekund raptem trwała radość zawodników z Legnicy, bo to w 19 minucie meczu Jan Ciuczka po dośrodkowaniu Kamila Żony doprowadza do remisu 1-1. I dodajmy, że to już ósme trafienie zawodnika rekordu. Nowak świetnie uruchomił na prawej stronie boiska Kamila Żołnę. Czyżbyśmy mieli powtórkę bramkowej akcji rekordzistów? Raz jeszcze Żołna w kierunku Ciuczki. Idealny timing w tej obronnej interwencji Bartczaka. Poprawka z dystansu. Michał Pojasek z 18, przypomnę, w drużynie gości. Zbyt lekkie zagranie. Ratuje się Rudolf Solocha. Piłka jeszcze w polu gry. Trochę zdezorientowany golkiper Miedzi. Piłka przy Bielszczanach. Szczepan Mucha. Ach, nieudany ten zwód. Niewiadomski. Dogranie, świetne dogranie i piłka w bramce jednak. Jednak w bramce. Zamieszanie w 44 minucie pod bramką rekordzistów. Dogranie niewątpliwie Kamila Niewiadomskiego, ale któż skierował tę piłkę do bramki? Nie mamy technologii goal line, stąd zdani jesteśmy na wzrok arbitra, sędziego asystenta, który podniósł chorągiewkę do góry, wskazując, iż padł gol. No tam widzieliśmy, że jeszcze interwencja Konrada Karety spowodowała chyba tą sytuację. Tomasz Nowak. Jeszcze raz Nowak. Ale uderzenie wprost bramki. 1-2. Takim rezultatem kończą się trzy pierwsze kwadranse tego spotkania. Mamis wstecz do przechwyt Pańkowskiego. Znakomite zachowanie obrońcy rekordu. Twarkowski raz jeszcze uruchamiając na prawej stronie boiska Pańkowskiego. Dośrodkowanie i uderzenie głową Jana Ciuczki. Twarkowski znów zbiegający do środka. Seria kiwek młodego Bielszczanina, uwolniony w polu karnym wróbel. Szkoda, że nie zdecydował się na uderzenie, bo była niezła ku temu sposobność. Kareta wszerz do Madzi. Zbiega do linii bocznej Twarkowski. Piłka adresowana właśnie do niego. Zejście do środka pola. Klatką piersiową Caputa i blokowane uderzenie z powietrza wróbla. Jeszcze Bielszczanie przy piłce. Caputa. Próba lobem zagrania, ale połapał się w tych zamiarach Hazikiewicz. Nadal rekordziści. Tomasz Nowak. Uderzenie z lewej nogi. Piłka zblokowana. Rick Caetano. Jego uderzenie z prostego podbicia. Metr, może półtora. I Tomasz Nowak. Piłka mija jednak lewy słupek bramki. Madzia, długie zagranie w kierunku Żołny. Najszybciej przy piłce jednak popełniający błąd w tej sytuacji Bartczak. Wróbel, ale świetnie interweniujący intuicyjnie tej sytuacyjnej akcji. A Rudolf Solocha. W tym zagraniu arbiter dopatrzył się faulu. Co więcej, arbiter właśnie teraz
Tym gwizdkiem oznajmia koniec spotkania, a zatem Rekord Bielsko-Biała przegrywa dziś 1-2 z rezerwami Legnickiej Miedzi. Rezultat tego meczu ustalony został już przed przerwą. Gola dla gospodarzy zdobył w 19 minucie Jan Ciuczka, wcześniej w 18 Kamil Niewiadomski na 1-0 dla gości, w 44 na 2-1 Winicjusza.